Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta sytuacja dzisiaj wydaje się irracjonalna, że w wolnej Polsce musimy się spierać. Czy warto, by Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wszyscy tutaj tak naprawdę jak jesteśmy, zawdzięczamy właśnie tym powstańcom, tym, którzy mieli w tych ciężkich czasach, beznadziejnych, odwagę walczyć o niepodległą Rzeczpospolitą i dzisiaj powinniśmy być im wdzięczni. I myślę, że mówiąc do mojego przedmówcy, gdybyśmy nawet mieli podjąć 10 takich uchwał, to będzie zdecydowanie za mało, by wyrazić swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy cierpieli katusze, którzy poświęcili swoje życie, po to, byśmy tutaj dzisiaj po polsku w tym Sejmie mogli przemawiać i byśmy tak naprawdę mogli pod tym godłem dzisiaj obradować. Jestem zdziwiony to, że wydaje się, że wydarzenie historyczne, które nie budzi jakichkolwiek kontrowersji, które wpisuje się w ciąg wydarzeń, które doprowadziły wreszcie do niepodległości Polski i doprowadziły do tego, że ten duch w narodzie nigdy nie zaginął, może dzisiaj budzić kontrowersje. Ja nie byłem na Komisji Kultury, ale podczas dzisiejszych obrad nie usłyszałem ani jednego sensownego argumentu merytorycznego przeciwko takiej uchwale. Stąd pytanie do posła wnioskodawcy, czy w czasie Komisji Kultury ci, którzy głosowali przeciwko, przedstawili chociaż jeden najdrobniejszy argument historyczny, merytoryczny, który stawiałby dzisiaj możliwość czy uzasadnienie głosowania przeciwko tej uchwale. Dziękuję.